Myślę, że to był dobry pomysł, żeby zapytać mieszkańców, biorąc pod uwagę to, że obserwujemy w mediach społecznościowych, jak wielu mieszkańców dokumentuje piękno naszego miasta, pokazuje różnego rodzaju miejsca, które ich interesują, które są atrakcyjne, ciekawe, i to wszystko pojawiło się w tym konkursie. 145 zgłoszonych zdjęć, każde inne, ale jednocześnie pojawił się motyw przewodni. Nie było tematu wiodącego, a okazało się, że większość zdjęć to są zdjęcia zielonego Opola. Fotografuję naturę, ale tego typu sytuacje zawsze są trochę przypadkowe, bo nie inscenizowałam tego, jednak trochę po prostu byłam w tym miejscu i czekałam na tą osobę, która przyjdzie, więc można powiedzieć, że nigdy nie jest się pewnym, czy ta właściwa postać się pojawi, czy nie. Uważam, że dobrze jest pokazać Opole od trochę innej strony i żeby i mieszkańcy, i turyści mogli zobaczyć, że Opole jest bardzo ładnym miastem. Ja w Opolu mieszkam od 6 roku życia i do tej pory go odkrywam na nowo. Szukam właśnie takich miejsc z lotu ptaka, bo zawsze to troszkę inaczej wygląda. Dla mnie fotografia to jest taka odskocznia od stresu. Plus takie miejsca zielone jak najbardziej. Czułem i żona czuła, że to jest to. To po prostu jak się czuje energię, to wiadomo, że i jeżeli ktoś chce wygrać, to robić coś inaczej niż inni. Ten kalendarz będzie też wyjątkowy pod tym względem, że jest utrzymany w klimacie zielonego Opola, czyli takiego eko. I chcemy też to pokazać poprzez papier i poprzez to, jak on zostanie wykonany. Chcemy, aby ten kalendarz był w 100% z recyklingu, z materiałów, który później trafi do obiegu zamkniętego i będzie po prostu nie szkodził naszemu środowisku. Dlatego cieszymy się, że ten kalendarz i poprzez tematykę, czyli te zielone Opole, które zostało pokazane na zdjęciach, będzie się też wpisywało właśnie w ten trend eko.